Ej, gdzie mi z tym syfem? No przecież mówiłeś, że ci zimno. W dzisiejszym odcinku opowiemy, jak zoptymalizować pracę pompy ciepła. Co to znaczy? To znaczy, żeby ustawić urządzenie w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszy komfort cieplny przy jak najniższych nakładach finansowych. Dowiesz się, czym jest krzywa grzewcza i jak ją ustawić. Jak działają harmonogramy i dlaczego są istotne. Czym jest histereza CWU? Jaką rolę pełnią termostaty? Jak integracja z innymi systemami HVAC wpływa na pompę ciepła? Omówimy zdalne sterowanie oraz monitorowanie. Czym jest współpraca z inteligentną siecią Smart Grid? Oraz dlaczego dbanie o regularne serwisowanie i przeglądy jest takie istotne? Michał opowie Ci o kwestiach technicznych, a ja wytłumaczę, jaki to ma wpływ na koszt eksploatacji i komfort cieplny. Czym jest krzywa grzewcza i jak ją ustawić? Krzywa grzewcza jest to zależność temperatury wody na wyjściu z pompy ciepła od temperatury, jaka panuje nam na zewnątrz. W naszym przypadku mamy temperaturę maksymalnego obciążenia budynku minus 16 stopni i w tym przypadku woda na wyjściu z pompy ciepła ma 35 stopni. Wyłączenie obciążenia cieplnego naszego budynku następuje przy 16 stopniach na zewnątrz i temperatura wody wyjściowej z pompy ciepła osiąga 25 stopni Celsjusza. Dzięki temu, że pompa ciepła wie, jaką ma mieć temperaturę, w Twoim budynku będzie odpowiednia temperatura bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz, a Twoje rachunki będą niskie. Jak działają harmonogramy i dlaczego są istotne? Harmonogramy to przedziały czasowe, w których ustawiamy temperaturę wody na wyjściu z pompy ciepła. Ważne jest, by dla obiegów grzewczych różnica temperatur zadanych nie była większa niż 2-3 stopnie. Przy harmonogramie ciepłej wody użytkowej możemy ustawić przedział czasowy tak, aby ciepła woda była przygotowywana tylko w momencie, kiedy jej potrzebujemy. Harmonogram pozwala nam obniżyć temperaturę, gdy nie ma nas z domu i podnieść ją, gdy potrzebują tego użytkownicy. Dzięki temu oszczędzamy energię, gdy jesteśmy poza domem i podnieść komfort cieplny, gdy jesteśmy w środku. Histereza ciepłej wody użytkowej. Różnica pomiędzy temperaturą zadaną ciepłej wody użytkowej, a temperaturą włączenia pompy ciepła. Dzięki temu możemy wydłużyć cykl pracy pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Im większa histereza, tym dłuższa praca pompy i rzadsze załączanie. Dzięki czemu będą niższe rachunki za prąd i pompa ciepła będzie się mniej zużywała. Z drugiej strony, im większa histereza, tym mniejszy komfort. Sam musisz wybrać, jaka jest najlepsza dla Ciebie. Jaką rolę pełnią termostaty? Termostat to urządzenie, które czuwa nam nad temperaturą pomieszczenia. Dzięki niemu jesteśmy w stanie określić idealną temperaturę w pomieszczeniu i go nie przegrzać. Termostaty w lepszy sposób pozwalają na reagowanie na to, co się dzieje w domu. Wynika to z użytkowania kuchni bądź kominka. Jednak niewłaściwe korzystanie z termostatów może podwyższyć rachunki za prąd, niekoniecznie podnosząc komfort cieplny. Jak na pracę pompy wpływa integracja z innymi systemami HVAC? Dzięki integracji różnych systemów możemy podłączyć do pompy ciepła kocioł gazowy, kocioł elektryczny, grzałkę elektryczną bądź kolektory słoneczne i sterować tym wszystkim z panelu pompy ciepła. Oznacza to, że ten system nie jest zamknięty. Bez względu na to, czy masz kolektory słoneczne, czy chcesz sobie domontować kocioł gazowy, Twoja pompa ciepła będzie mogła być skonfigurowana w taki sposób, aby Twoje rachunki były jak najniższe. Zdalne sterowanie i monitorowanie. Dzięki aplikacji HiMeet 2 z dowolnego miejsca na świecie możesz sterować swoim urządzeniem, ale także dostaniesz informacje o błędzie urządzenia bądź sprawdzisz zużycie energii. Jeśli nie chcesz tego robić, wszystkie informacje znajdują się na wyświetlaczu. Oprócz tego, że pompa posiada kolorowy, duży wyświetlacz, to możesz sterować nią z każdego miejsca, bez względu na to, czy siedzisz na kanapie, czy jesteś w pracy. Jeżeli wiesz, że przyjeżdżają do Ciebie goście, możesz podkręcić ciepłą wodę użytkową. Jeżeli wiesz, że po pracy będziesz musiał gdzieś pojechać dalej, to możesz zmienić swój harmonogram. Czym jest współpraca z inteligentną siecią Smart Grid? To nic innego jak współpraca z panelami fotowoltaicznymi. Dzięki temu możemy zwiększyć naszą autokonsumpcję i przekazać energię do ciepłej wody użytkowej lub danego obiegu grzewczego. Oprócz tego, że Smart Grid ciężko się wymawia, oznacza to, że Twoja pompa ciepła będzie połączona z inteligentną siecią i fotowoltaiką. Oznacza to, że będzie pracować w tym czasie, kiedy prąd będzie tani.
oznacza to, że Twoje rachunki będą zdecydowanie niższe. Dlaczego dbanie o regularne przeglądy i serwisowanie jest takie istotne? Szereg czynności wykonywanych podczas przeglądu pozwala nam zachować urządzenie w pełnej kondycji oraz wydłużyć jego żywotność. Chyba nie muszę nikomu wyjaśniać, dlaczego przeglądy są ważne. Krótko mówiąc, jeśli dbasz o jakieś urządzenie czy samochód, jeżeli dokonujesz konserwacji, to dzięki temu urządzenia działają dłużej i są bardziej ekonomiczne. A teraz mała podpowiedź. Nie zoptymalizujesz źle zamontowanej instalacji. Aby mieć pewność, że zostało to zrobione prawidłowo, wybierz dobrego instalatora. Film znajduje się tutaj.